Ta nagroda, mówimy teraz o Ignoblu, ma powiedzmy dwie części. Część pierwsza to powinna rozśmieszać, ale część druga to powinna również zastanawiać. Są to rzeczy, które najpierw śmieszą, potem zastanawiają. No i pewnie ta śmieszna część naszej nagrody to jest za odkrycie, że martwe namagnesowane karoluchy zachowują się inaczej niż żywe namagnesowane karoluchy. Staraliśmy się zrozumieć, jak zwierzęta czują pole magnetyczne. Okazuje się, że niektóre zwierzaki potrafią czuć pole magnetyczne Ziemi, pole statyczne. Więc jeden z takich prostych pomysłów, jak to się może odbywać, jest taki, że one w środku mają małe magnetyczne igły, podobne do naszych kompasów. Te małe igły się obracają i kiedy się obracają, sygnał z obrotów jest przekazywany do mózgu i w ten sposób zwierzę czuje pole magnetyczne. De facto nie wiem, czy to tak naprawdę działa. Tak, jest jedna hipoteza. Być może działa to w sposób zupełnie inny. Kiedy już zrozumiemy mechanizm za tym zmysłem magnetycznym, jestem przekonany, że będziemy mogli budować biologicznie zainspirowane małe kompasy, które będziemy używać w GPS-ie na przykład, jak może coś to zastąpi GPS. Zareagowałem bardzo pozytywnie. Myślę, że jest to wspaniała nagroda. Jestem zaszczycony i dumny. Szczególnie z tego, że to jest biologia, nagroda z biologii, a my jesteśmy kwantowymi fizykami. No, bardzo jestem zadowolony. Skończyłem fizykę teoretyczną. Wspominam bardzo dobrze. Zapraszam studentów do studiowania na UMCS-ie. Nie zaszkodzi oczywiście zdobyć jak najwięcej wiedzy. Ja się uczę w ten sposób, że rozumiem nowe rzeczy wtedy, kiedy potrafię je połączyć do tego, co zrozumiałem już wcześniej. Więc im więcej wiem, tym łatwiej jest mi się nauczyć następnych rzeczy i też moje sposoby podchodzenia do problemów, które jeszcze nie są rozwiązane, zależą od tego, czego już wcześniej się nauczyłem. Im więcej wiem, tym mam więcej sztuczek, żeby nowy problem zaatakować. Oczywiście nie zaszkodzi mieć jak największą wiedzę i łatwo ją zdobyć na uczelni.